Rozmowa Radia Indeks. Rozmowa Radia Index. Witam w kolejnej odsłonie WIPRUMUS. Za mikrofonu kłania się Paweł Heckman. Dziś mam ogromny zaszczyt gościć w naszym studiu jego magnificencję rektora Uniwersytetu Ślągowskiego, profesora Tadeusza Kuczyńskiego. Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry, witam serdecznie państwa. Zaczniemy może troszeczkę tak nietypowo, pozwolę sobie inaczej niż większość wywiadów, bo może nie od tych spraw takich bieżących i, i, i ważnych, ale takich myślę, które mogą zainteresować studenta. I ja się sam zawsze zastanawiałem, w którym momencie swojego życia podejmuje się taką decyzję, że chce się poświęcić karierze naukowej. W pana rektora przypadku to był świadomy wybór, czy przypadek? U mnie to był przypadek. Ja zdecydowałem się, szczerze mówiąc, zdecydowałem się, szczerze mówiąc, uniknąć w ten sposób powołania do wojska. <noise> wybrałem studia doktoranckie, które mnie chroniły od tego, no i tak się to stało. No to jak to się tak stało, się to że, tak, że to tak aż toczy się do dziś? No okazało się, że wybór był dobry, że wybór był słuszny. A, a wtedy jeszcze człowiek ma trochę pstro w głowie w wieku tych 21-22 lat. Pamiętam, że moje stopnie nagle się bardzo mocno poprawiły na czwartym i na piątym roku, i zacząłem mieć całe piątki. No i tak się już później potoczyło, ale miałem silną motywację. <głos> <głos> bardzo <głos> chciałem czegoś uniknąć. No to jest zawsze najsilniejsza motywacja z możliwych. A, 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 tak, a stanowisko rektora to jest, to jest taki szczyt marzeń w karierze? Czy jest coś jeszcze dalej? To trudno powiedzieć, bo to są bo różne są drogi kariery. Są drogi kariery naukowej i w tym momencie drogi kariery organizacyjnej powiedzmy sobie w nauce. Funkcja rektora jest niesamowitym wyzwaniem. Jako naukowiec, to przede wszystkim zajmuje się swoimi badaniami. Zajmuje się małym zespołem ludzi. Natomiast tutaj jestem odpowiedzialny za, za, za no największą firmę w, w województwie, która do tego jest no, 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 no bez. Ja, ja nie wyobrażam sobie funkcjonowania regionu bez, bez województwa, czyli to jest po prostu ogromna odpowiedzialność. To w momencie ogłoszenia wyników był stres bardziej czy ekscytacja? Czy to się mieszało? Ekscytacja. Ekscytacja jednak. Nie, stresu nie czułem. Nie, nie, nie. Ja w momencie kiedy się zdecydowałem kandydować to, to już właściwie stresu nie czułem. Nie, przestałem. A w momencie ogłoszenia wyników i później kiedy 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 od 1 września przejąłem funkcję po, po, po panu profesorze Osenkowskim, to 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 była frajda. To znaczy f, f, Frajda połączona z dużą ilością roboty, ale, ale z dużą ilością pracy, bo rzeczywiście trzeba było to wszystko ogarnąć, ale na przykład pierwsze jakieś takie olśnienie, które przyszło mi po trzech, czterech tygodniach wertowania tych wszystkich papierów i odkrywania nowych rzeczy, z którymi wcześniej nie miałem jednak do czynienia, nawet jako, jak, jako prorektor, to tak, jak się łudziłem z takim olśnieniem, że już wiem, co robić, a już trochę wiedziałem, oczywiście to się cały czas zmienia i, i cały czas się budzę na nowo, oczywiście nie codziennie, ale, ale co jakiś czas z nowymi pomysłami, no to wtedy, no tak się dzieje po prostu, prawda? I, i to są te bardzo miłe chwile. Czyli te pierwsze kilka dni to jednak, to, to nie była taka prosta, prosta robota, że tak no, powiem. Nawet kilkadziesiąt, nawet kilkadziesiąt. Nie, bo to, kwestia była taka, że trzeba się było, yy, trzeba było przejść, yy, przewertować yy, bardzo, bardzo wiele papierów no i dojść do jakichś wniosków, prawda? I to zajmuje trochę czasu. A tak sobie przypominam teraz, że na inauguracji, oficjalnej inauguracji Roku Akademickiego yy, zachęcał pan rektor tak, w cudzysłowie, studentów do ciekawości, a nawet do kwestionowania wykładowców. To mnie tak zaintryg zaintrygowało. To taka dosyć odważna propozycja. Ja myślę, że chyba nie. Ja myślę, że, że wykładowcy, tak jak wszyscy ludzie Idą na ogół, oczywiście ja nie mówię o wszystkich, ale, ale, ale najczęściej idą po najmniejszej linii oporu, czyli wykładają to, to, to co najlepiej umieją, że. że, że na ogół nie znoszą sprzeciwu, tylko, tylko chcą, żeby wszystko to, co mówią, było akceptowane. Ale przecież tak naprawdę to tylko z właśnie braku akceptacji dla jakichś prawd, dla jakichś pewników, tworzą się nowe pomysły. Jeżeli ktoś chce, ktoś chce mieć pomysł innowacyjny, który później do czegoś doprowadzi, no to musi coś innego zakwestionować. No a ta ciekawość to też sprawi, że student będzie uczył się bardziej efektywnie? Oj tak, ja myślę, że znaczy to jest w ogóle to jest w ogóle, nie wiem, cała jakaś tam fizjopedagogika czy coś w tym rodzaju. Nie jestem tutaj specjalistą, ale, ale czytałem, wiem, oglądałem, że, że człowiek uczy się Najbardziej wtedy, najlepiej, najskuteczniej wtedy młody człowiek przede wszystkim, ale w każdym wieku uczymy się najlepiej wtedy, kiedy się bawimy, kiedy bawi nas to, czego się uczymy, kiedy nas to interesuje. A najgorzej przyswajamy sobie te informacje, które są, są nam przyswajane na siłę. Czyli tak naprawdę to, to najlepiej byłoby wszystkim dać się uczyć tego, co ich interesuje, prawda? To trudno oczywiście osiągnąć, bo jakiś porządek musi być, ale, ale wydaje mi się, że, że celem uczelni, celem uniwersytetu powinno być takie dopasowanie metod nauczania, żeby one były, żeby one jak najściślej właśnie były dopasowane do możliwości percepcyjnych człowieka, czyli żeby już na tym poziomie, na poziomie samego sposobu nauczania, żebyśmy dali wszystko, to co jest możliwe. A tak jeszcze, jeszcze tak trochę spróbuję sięgnąć wstecz, hmm? jeżeli chodzi o pana rektora. A pan jak studiował, miał pan jakąś taką metodę uczenia się, taką, którą można by przekazać właśnie studentom, taką skuteczną metodę, jako, jako jeszcze w czasach studenckich właśnie? Nie, 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 nie. Moje zainteresowanie w czasach studenckich. Nauką nie było zbyt dużo. tak, w większości. Studentów. Bardzo, bardzo mi przykro, ale, ale powiedziałem, że, znaczy, tak jak powiedziałem, zaczęło się ono wtedy, kiedy, kiedy poczułem no, silny, silne uczucie, że może stać się coś nie, nieprzewidzianego i nieprzyjemnego. Rozumiem, rozumiem. To jest... Także nie radziłbym stosowania moich metod, bo moje metody były oddo. do. No, teraz już służba wojskowa nie jest obowiązkowa, to chyba studenci nie mają się czego bać. To muszą ale sobie. Pewnie są inne. Zawsze coś się straszaki. Znajdzie. Pewnie są inne straszaki. <laughs> yy, a na początku yy, swojej kadencji. Zapowiadał pan rektor, że rewolucyjnych zmian na Uniwersytecie Zielonogórskim generalnie nie będzie, ale jakieś na pewno zajdą, albo już zaszły. Jakie to zmiany? Z czym one się wiążą? Właśnie ja y, troszkę zmieniam ten, ten program i, i, i te swoje założenia, bo okazuje się, że ja myślę, że, że tego człowiek nie myślący y, i nie wyciągający wniosków z tego, co, co, co dzieje się w rzeczywistym świecie, może opierać się tylko na, na, na deklaracjach. Ja nigdy nie byłem politykiem, nigdy mi to nie interesowało i deklaracji nie składałem. No, to, no teraz pewne musiałem złożyć, bo bez tego nie da się po prostu przejść kampanii wyborczej. Składałem te, które w moim y, odczuciu były najbardziej uczciwe, znaczy takie, które rzeczywiście mogę, y, mogę wykonać. Ale, ale, ale już się okazało, że te zmiany będą y, istotne, że, że, że to nie będą tylko zmiany kosmetyczne. Najbardziej istotna zmiana to jest całkowita decentralizacja y, władzy na uczelni. Ja przestałem być jakby takim nadzorującym szefem. Y, w tej chwili y, dałem, y, już właściwie dałem y, rozporządzeniami i zarządzeniami przekazają ogromną ilość władzy wydziałom i pionom czyli prorektorom, no tak jak powiedzmy sobie w tym w wypadku studentów prorektorowi w wypadku nauki profesorowi Januszowi Gilowi itd. Tak itd. Tak oni robią to, co chcą robić oczywiście Konsultują to ze mną, i, i tak dalej, ale ja im idę na, 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 na wszelkie ułatwienia. I tak długo, jak nie, nie zapala mi się czerwone światełko, że, że coś jest nie tak i coś to może nie grać, no to daję im i zapewniam im i środki, i możliwości działania właśnie w taki sposób, w jaki chcą działać. Mają swoje autorskie pomysły i moim zdaniem to, powinny, i to powinni wykonywać. To jest moim zdaniem najbardziej rewolucyjna zmiana. A druga to jest po prostu przejście. Próba przejścia do finansowania uczelni z pozycji właśnie rektora, który decyduje o tym, ile pieniędzy, głównie decyduje, ile pieniędzy idzie na wydziały. Chciałem, chciałbym, ale to już wymaga czasu, przejść na taki system, gdzie wyłonimy 4-5 wydziałów, które już będą samowystarczalne. Bo do tej pory żaden z wydziałów nie był samowystarczalny. W związku z tym wszystkie musiały dostawać dotacje. Uważam, że to była bardzo niezdrowa sytuacja, dlatego bo jak wszyscy są samo, nie są samowystarczalni, no to właściwie nikomu nie zależy na tym, żeby tę sytuację poprawić, bo jeżeli cały czas widzi przed sobą tylko to, że dalej będzie nie będzie miał pieniędzy, to to jest źle No i chciałbym właśnie tak, żeby zaczęło się to od kilku wydziałów, a później przeszło i na inne ten przykład i, i, i właśnie, żeby, myślę, że, że to dużo bardziej będzie mobilizowało do oszczędności, a to jest nam bardzo potrzebne w tej chwili. Jest wiele innych zmian, ale to nie czas na pewno, żeby o tym mówić. A ta, ta samowystarczalność jeszcze, to ten plan zakłada, jaki przedział czasowy, kiedy ta samowystarczalność w wydziałach miałaby się już Ujawnić. Na tych kilku wydziałach ja, ja, ja myślę, że to jest kwestia kilku miesięcy. Znaczy, sądzę, że już przy tej dotacji, którą dostaniemy, czyli gdzieś koło marca, kwietnia 2013 roku. Mhm. Także już część wydziałów by, by dostała więcej pieniędzy niż inne. Ale nie dlatego, że jest większa na przykład, że ma więcej pracowników, tylko dlatego, że zapracowała sobie na to albo w sposób no, przez e, silne działania naukowe, przez dobre granty, dobre publikacje, e, albo przez z kolei no, tym, że, że, że mają dużo studentów zaocznych, że, że wnoszą do puli e, 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 uczelni, uczelni pieniądze. E, ja sądzę, że, 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 że wziąć, wziąć pod uwagę trzeba wszystkie aspekty. A ta taka, to w, może to wywołać taką trochę rywalizację między wydziałami? To taki też świadomy zabieg, żeby one trochę rywalizowały o tą samowystarczalność? Nie, ja nie sądzę, żeby to była, żeby to była rywalizacja. Ja bym chciał to zrobić tak, że, że najpierw dać te możliwości, żeby w ogóle dziekani poczuli, że mają jakieś pieniądze w ręku. Jeżeli dziekan będzie miał pieniądze w ręku, to może. To nie jest równoznaczne temu, co robię do tej pory, bo do tej pory ja, go, ja dziekanów prosiłem, zróbcie wszystko, bo nam potrzebne są pieniądze, musimy zaoszczędzić i tak dalej. I rzeczywiście udało nam się, tak tam tak wskazują symulacje, doprowadzić do około miliona oszczędności. W, Przewidywanych w tym roku na, 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 w koszcie na, studiów, ale, ale, a, ale znacznie lepsze, znaczy znacznie więcej może dziekan. Zwłaszcza dziekan, który jeszcze rozdziela swoje obowiązki i przywileje dyrektorom instytutów czy kierownikom kader, dlatego, bo oni najlepiej znają strukturę tego, czym się zajmują i wiedzą, gdzie najlepiej można zaoszczędzić pieniądze. Ja myślę, że jeżeli dojdziemy do takiej sytuacji, że a chcemy, żeby z oszczędności, które będą osiągane, na wydziale zostawało około 60%, a około 40% szło do pełnej puli, bo zawsze będziemy musieli pewną część redystrybuować na inne wydziały. Część z nich w ogóle nie może być samowystarczalna. To trzeba sobie z góry powiedzieć: Wydział Artystyczny nie jest w stanie być samowystarczalny, bo powinien dostawać znacznie większe pieniądze. Ta, ta Takie jak szkoły artystyczne, a dostaje tak jak szkoła normalna. Przy muzyce przecież może być jeden mistrz i jeden uczeń, i to jest strasznie drogie, oczywiście. W każdym razie, wracając do, 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 do głównego tematu, myślę, że tylko jeżeli dziecka dyrektory instytutu będą mogli na przykład komuś podwyższyć, y, y, nie pensję, bo pensja idzie na lata, na, na, na zawsze, natomiast dać dodatki, powiedzmy sobie, które przenoszą y, 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 500, 000, y, ty, 1000 zł za dobrą pracę, no to się za, zaczną powoli zastanawiać, że chcą mieć takich możliwości jak najwięcej. I ja sądzę, że ta, ta droga jest najlepsza y, w celu uzyskania celów. Mhm. Tak, trochę też pan rektor uprzedził moje w zasadzie tutaj kończące pytanie, bo chciałem zapytać, jakie cele stawia sobie pan rektor na rok akademicki 2012-2013. No to na pewno te, ta samowystarczalność, ale coś jeszcze jest takiego, co byłoby pożądane na koniec roku z przyszłego akademickiego? Na koniec przyszłego roku to przede wszystkim będzie oddanie, tak sądzę, już oddanie parku naukowo-technologicznego i to jest olbrzymi cel. E, mamy bardzo dobre sygnały. W ostatnim czasie udało nam się e, uzyskać od pani marszałek, na razie obietnicę, e, pomocy e, pełnego, e, pełne, pełnego sfinansowania in, infrastruktury Parku Naukowo-Technologicznego. E, będziemy mieli dołożone 5 milion, około 5 milionów na to, pieniędzy znaczy związanych z tym, że ponieważ koncepcja parku zaczęła się 2-3 lata temu, a, a kończona jest teraz, e, no to yy, yy, pani marszałek doszła do wniosku, że jednak trzeba coś dorzucić, żeby te urządzenia były bardziej nowoczesne. Bardzo mi się takie podejście yy, podoba. To będzie wielka rzecz. No, no, cały czas idziemy do przodu z yy, uruchomieniem yy, kierunku lekarskiego, z uruchomieniem kierunku prawa i administracji, być może psychologii, yy, prawdopodobnie logistyki. Yy, no, i jeszcze kilku innych, takich już, może, nie wiem, kierunków specjalności zobaczymy, ale takich już, już ściśle odpowiadających potrzebom firm. Znacznie więcej współpracy z firmami. Ta współpraca się już zaczęła. Chcemy, chcemy, chcemy stworzyć konwent firm, przede wszystkim firm, ale nie tylko, bo również chcielibyśmy, żeby była w nim pani marszałek, pan prezydent, pan wojewoda, który by miał wpływ na. Nasze znaczy życie uczelniane. Znaczy nie, nie mamy się czego wstydzić. Uważamy, że w, wręcz przeciwnie. W czasie inauguracji była u nas gościła u nas konferencja rektorów Uniwersytetów Polskich i, i od wszystkich słyszałem, że, że nie spotkali takiego regionu, gdzie władze yy, samorządowe i administracyjne tak dobrze współpracowałyby z uczelnią, jak, jak u nas. No bardzo to było takie podnoszące na duchu, ale to jest prawda. No w związku z tym, co, yy, dlaczego nie korzystać z, z tych doświadczeń na, na bieżąco, prawda? I w, w, Wtedy istnieje pewnego rodzaju kontrola nad nami, ale my się jej nie boimy. Ja nie boję się kontroli. No, znaczy, dla, dla, dla mnie władza nie jest ce, 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 celem, bo jak pokazałem, pierwsze co zrobiłem, to, to, to starałem się tej władzy jak najwięcej oddać. Kontrolując jednocześnie bardzo mm. dokładnie to, co jest zrobione. bo inaczej tego się zrobić nie da. No dobrze, no to tym bardzo optymistycznym jakże akcentem zakończymy już rozmowę, bo nasz czas powoli dobiega końca. Ja bardzo dziękuję panu rektorowi za wizytę w Akademickim Rady Indeks. Miejmy nadzieję, że będziemy spodziewać się spotykać się częściej. E, moim gościem był jego magnificencja rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, profesor Tadeusz Kuczyński. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dobrze. Jak tylko. Będzie coś ważnego do powiedzenia, to na pewno z Państwem się spotka. Zapraszam. A wy, drodzy słuchacze, powtórkę programu WiPro możecie usłyszeć już dziś o godzinie 17.30, oraz zapis całej rozmowy znajdziecie też na naszym portalu www.ww.zielonej.pl. Rozmowa Radia Index. Od poniedziałku do piątku o 9.30.